Dorota Szelongowska rozwiodła się 3 razy. Teraz bez ogródek podsumowuje decyzję syna. Dorota Szelongowska ma do siebie ogromny dystans. Mimo trudnych życiowych przeżyć potrafi śmiać się z przeszłości i widocznie wyciągnęła z niej wnioski. Udowodniła to jedną z ostatnich publikacji, na której pokazała swojego ukochanego syna, 23-letniego Antoniego Sztabę. Dorota Szelongowska przekazała wieści na temat syna. Dorota Szelongowska, jurorka MasterChefa, nastolatki i znana projektantka, nie kryje, że jest bardzo dumna ze swojego syna. Antoni Sztaba ma dopiero 23 lata, a już stawia pierwsze kroki w wielkim aktorskim świecie. Niewątpliwie pomaga mu w tym znane nazwisko, które przyjął po byłym partnerze mamy, Adamie Sztabie. Pomimo rozwodu w 2013 roku Szelongowska i Sztaba pozostają w dobrych relacjach i troszczą się o syna. Może to właśnie dlatego Dorota nie ma problemu, by co jakiś czas rzucić zabawnym żartem związanym z małżeńską porażką. Tym razem Dorota udostępniła zdjęcie Antoniego, który uczy się do premiery. Co warto podkreślić, syn gwiazdy jest studentem Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Synek uczy się do wesela. Ja w jego wieku byłam już po rozwodzie, w zabawny sposób podpisała nagranie opublikowane na Instagramie. Dorota Szelongowska rozwodziła się 3 razy. Pierwszy ślub wzięła bardzo młodo. Dorota Szelongowska tym komentarzem pokazała, że ma ogromny dystans do swojej przeszłości. W końcu pierwszy na ślubnym kobiercu stanęła bardzo młodo, mając 20 lat. Co ciekawe, Dorota Szelongowska zaliczyła więcej niż jeden rozwód. Skromnie mówiąc, znaną specjalistkę można wręcz nazwać ekspertką w tej dziedzinie. Znana z prowadzenia programów o tematyce wnętrzarskiej w TVN Gwiazda ma za sobą 3 rozwody, z Pawłem Hartliebem, Adamem Sztabą oraz Michałem Wawro. Z pierwszym partnerem doczekała się syna, wspomnianego Antoniego, a z ostatnim ukochanym, małej Wandy. Dorota Szelongowska bezpośrednio o swoim życiu po rozwodach. W rozmowie z Jastrząb Post Dorota mówiła o swoim doświadczeniu bez ogródek i mniej żartobliwie niż w mediach społecznościowych. Nie biorę kolejnego ślubu. Planowałam w swoim życiu bardzo wiele ślubów. Nie planowałam rozwodów, a też się wydarzyły, więc chwilowo o tym nie myślę. Wrócimy do tematu za jakiś czas, bo u mnie to nigdy nie wiadomo, potknę się i jestem zamężna. Obecnie nie potrafi nawet określić, jak miałby wyglądać jej ślub z bajki. Kropka, nie mam pojęcia. Ja naprawdę, jakkolwiek to brzmi, nie jestem dumna z tego powodu, że 3 razy w życiu się rozwodziłam. Natomiast brałam ślub, o którym nikt nie wiedział, gdzie w urzędzie byliśmy tylko my, z cudowną imprezą w ogrodzie u mojej mamy. Z drugiej strony miałam wielki ślub z fajerwerkami i orkiestrą, więc byłam już wszędzie, podkreśliła.